Witam serdecznie wszystkie rybki na czytanie astroprognozy i kartorota na dalsze dni marca. No cóż, ponaglacie mnie, żeby być na czas. Ja tego czasu mam bardzo mało i za każdym razem, gdy go mam, bardzo chętnie wykonuję to, co najbardziej kocham robić, czyli przekazywanie Wam wiadomości i czytanie pogody, astropogodynka i czytanie dla Was i łączenie się z kartami tarota. Niestety jest jak jest, ale czas jest płynny, więc to, że jesteśmy w połowie marca, to nie ma żadnego absolutnie znaczenia, jeżeli chodzi o to Wasze czytanie jest zawsze na czasie. O, tak to powiem. Obecnie jest w tym kraju, w którym przybywam, jest kwarantanna. Wiele placówek jest zamkniętych, więc skorzystajmy z okazji, gdzie jest czas i nie trzeba gnać do pracy. I poczytajmy sobie, co tam u Was słychać. Wiecie, że to jest dla Was czas. Jest fantastyczny czas Słońca przybywającego w Waszym znaku Zodiaku i Neptun. To jest fantastyczna koniunkcja, więc rybki zawsze natchnione i pełne fantastycznych pomysłów. Obecnie kwieciście mają pełno pomysłów, jeżeli chodzi o wyrażanie się i ekspresję artystyczną, więc jeżeli jesteście rybami, które odkładały na później pisanie poezji, malowanie, wyrażanie siebie w jakikolwiek artystyczny sposób albo jakieś projekty, to teraz jest dla Was idealny czas na to. W przeszłości retrogacja Merkurego, która naniosła na Was mnóstwo mgły w Waszych umysłach i Waszym poczuciu, gdzie stoicie i jak wyrażać siebie i jak i gdzie ta ekspresja powinna być, gdzie powinien być ten channeling Waszej ekspresji. Teraz już spadła ta kurtyna i możecie śmiało ruszać w jakikolwiek pomysł. To nie muszą być zupełnie artystyczne pomysły, to może być cokolwiek, jakakolwiek Wasza ekspresja. No nie wiem, założenie firmy to jest też forma artystyczna wyrażania siebie, tak? Która potem się przeniesie, zaktualizuje, jeżeli chodzi o finanse albo i nie. Ale teraz jest naprawdę fantastyczny czas. Macie Słońce, które jest w trygonie z obecnym Księżycem. Ten Księżyc nie będzie długo w Skorpionie, ale kilka dni, dwa kolejne może. I to jest dla Was idealny czas, ten weekend. Ten weekend jest naprawdę dla Was fantastyczny, dlatego że emocjonalnie jesteście flowing, macie super flow, emocjonalnie jesteście in sync ze sobą, jesteście w zgodzie z tym, co wasz sposób wyrażania się, wasz sposób, wasze ego nie robi batalii żadnych, jeżeli chodzi o wasze emocje i wewnętrzny świat emocjonalny. Jesteście po prostu w fantastycznym flow. Macie idealny czas teraz właśnie na wyrażanie tego, co czujecie, na podłączenie się do Waszych emocji. Jeżeli Wam coś wcześniej leżało na sercu, to jest fantastyczny moment, żeby w sposób konstruktywny, dojrzały wyrazić swoje uczucia. Jest też Słońce w sekstylu do Marsa, czyli macie teraz powera rybki. To jest taki rzadki czas, dlatego że moje kochane ryby często cierpią mnie moc, dlatego że ta siła i intensywność waszych emocji i to wewnętrznie, wasze wewnętrzne akumulatory, które są zawsze, jest tak strasznie dużo energii do wewnątrz skumulowanej, że rzadko macie resztę, żeby wyrazić to w świecie zewnętrznym. I teraz za pomocą waszej energii, tak? Energii do działania. I teraz jest ten czas idealny, gdzie wasza energia do działania jest macie super czas, żeby założyć cokolwiek, co planowałyście.
planowaliście i wszystkie, mniej więcej, wasze słońce jest w rybach obecnie? Cokolwiek sobie teraz zaplanujecie, obiecuję wam, że wyjdzie wam to na bardzo, bardzo dobrze. Koniunkcja do Neptuna, sekstyl z Plutonem, czyli przejdziecie teraz naprawdę świetną zmianę, jeżeli chodzi o wasz wizerunek. No będziecie po prostu zmieniać się i kwitnąć w oczach innych ludzi i to będzie u was bardzo zauważalne. Będziecie tryskać, emancypować pewną taką, pewnym ładunkiem energii, który jest godny pozazdroszczenia i ten wasz rozkwit obecnie właśnie odbywa się. Jest w sekstyl z Jowiszem, łód szczęścia, rybki. Zabierajcie się do realizacji nowa realizacji waszych pragnień obecnie, tak? To jest świetny naprawdę czas. Teraz albo nie nigdy, tylko teraz jest naprawdę idealny czas. No po prostu bardzo łagodne, cudowne aspekty. Aż rzadko się zdarza, żeby słońce było tak świetnie aspektowane za jednym razem, tak? Zobaczmy, jak to będzie u was wyglądało na ten obecny czas. Zobaczmy, ryby, jak to będzie u was wyglądało ten czas. Okej. Zobaczmy, jak to będzie u was wyglądało. Mam nadzieję, że podświadomie za pomocą obrazów kart Tarota potwierdzi się ta piękna pogoda, która u was jest obecnie. Astro piękna pogoda. Ja wiem, że my teraz globalnie mamy do czynienia z wieloma aspektami elementu strachu, elementu koronawirusa, tak? I bardzo często rachityczne ryby szczególnie obawiają się tych takich, są bardzo wrażliwe, jeżeli chodzi o kontrolę strachu nad nimi. Więc mam nadzieję, że silne obecnie ryby dobrze sobie radzą z globalnym poczuciem strachu, tak? Okej, zobaczmy. Ryby. Jak to u was wygląda? I właśnie to jest potwierdzenie, jak wspaniale Sync razem działa podświadomość z uniwersum, tak? Mamy tutaj odwróconego, jako pierwszą kartę odwróconą czwórkę denarów. W przyszłości musiałyście zmagać się z tym, że musiałyście trzymać wszystko dla siebie, tak? Akumulować wasze uczucia, akumulować wasze środki, akumulować wszystko. I teraz już macie dość tego, już macie dość trzymania się w rezerwach. To na ostatni dla was czas, nie tylko z Merkurem w retrogracji, że musiałyście naprawdę skupiać się i trzymać wasze myśli w rezerwach i uważać to, co komu powiecie i w jaki sposób powiecie, wyrażacie się, emocje, stąpać mniej więcej na... Musiałyście w przyszłości stąpać tak jakby po skorupkach jajka i macie już teraz obecnie tego serdecznie dosyć.
Poczujecie ten wiatr w żaglach, tak? Czujecie tą moc Słońca w sekstylu z Marsem, czujecie, że teraz jest czas przybicia i teraz jest czas dla Was. I ten skąpy mężczyzna tutaj trzymający, ściskający denary już jest w pozycji odwróconej, czyli teraz jest czas uwolnić tą energię. To wszystko, co akumulowałyście i tego... I ten zastój, który panował w waszym przeszłości, jest czas po prostu to rozpętać i rozluźnić i powiedzieć dokładnie i wyrazić dokładnie to, co macie do powiedzenia i dzielić się swoimi emocjami. Czuliście się naprawdę w przeszłości bardzo zamknięte, jak w skorupce. I to mogło być właśnie zamknięcie spowodowane tym, że czuliście, że nie macie siły przebicia i nie możecie się podzielić tak naprawdę swoimi emocjami, dlatego że was najbliższa osoba nie zrozumie. Że ta osoba, z którą jesteście związane, na pewno was i tak nie zrozumie. Czuliście, że będziecie niezrozumiane i nie będziecie mogły się przebić przez mur i najlepiej zachować jest wszystko dla siebie, tak? Najlepiej jest cisnąć to ścisnąć to wszystko i zachować dla siebie. I to jest bardzo męczące i teraz już stoicie w pozycji takiej, że macie tego dosyć. Koniec już. Nie będę czekać, nie będę... I to może być też, że czekałyście bardzo długo już na to, aż osoba, którą jesteście zainteresowane, w końcu do was zadzwoni, w końcu zrobi pierwszy krok. W końcu będzie osoba, która pierwsza wyjdzie i powie przepraszam. I czekałyście bardzo długo i macie teraz już dość trzymania siebie tylko i wyłącznie dla siebie. Macie dość trzymania swoich uczuć tylko dla tej jedynej osoby, która bardzo długi czas już nie wychodzi naprzeciw Wam i nie kontaktuje się z Wami. I teraz już macie postawę typu dobra, trzymałam siebie dla siebie, trzymałam swoje uczucia dla siebie, zarezerwowałam samą siebie albo zarezerwowałam samego siebie, czekając cierpliwie, aż druga osoba wyjdzie mi naprzeciw. Nie stało się tak. Dosyć tego. Już teraz wydostaję się na zewnątrz i mam dosyć tego marazmu. I normalnie karta czwórka mieczy właśnie w pozycji prostej. Właśnie mówię o tym momencie czekania i o tym momencie, że jakby oczekujemy, ale macie pozycję odwróconą, czyli już koniec tego, tak? Już macie dosyć tkwienia pod tymi trzema mieczami i macie ochotę wyciągnąć w końcu ten miecz, który jest pod waszym łóżkiem i zdziałać trochę, dlatego że już jest koniec tego oczekiwania pustego, miałkiego, niejałowego czekania na tą być może drugą osobę, która zupełnie nie robi żadnego kroku w waszym kierunku i macie tego dosyć i chcecie wziąć sprawę w swoje ręce i uciąć najprawdopodobniej to oczekiwanie na tą drugą osobę. To może być oczekiwanie na tą osobę, która się nie pojawiła, albo to może być kompletna zmiana waszego postawy typu był marazm, była samotność, było oczekiwanie, było cichutkie w domu, leżenie sobie i czekanie, aż ten telefon zabipa i nie zabipał, a jak zabipał, to nie było to bipanie, na które oczekiwaliście. Jeżeli nie rezonuje to taka historia z wami, to może właśnie oznaczać to, że tą osobą, którą już jesteście, z tą osobą, którą już jesteście pod jednym dachem, być może już kończycie z tą oczekiwaniem, aż ta osoba wyjdzie wam naprzeciw, was zrozumie, powie, chodź, usiądźmy na sofie, porozmawiajmy sobie. Już macie dosyć tego czekania, aż osoba, z którą żyjecie, zmieni się.
i przyjmujecie nową postawę, typu już na pewno nie postawa ofiary, tylko bierzecie sprawy w swoje ręce i u was naprawdę zmieni się wasz mindset, wasze poczucie myślenia. Nastąpi ogromna zmiana, już nie pasywna, tylko aktywna w taki sposób, że te głębokie zmiany, szczególnie jeżeli chodzi o wasze życie rodzinne, te zmiany wprowadzi, macie na pewno zmiany, jest wasze słońce w pierwszym domu w sekstylu z Plutonem, czyli te pozytywne zmiany, ogromne zmiany waszej podświadomości będą rzutowały na waszą rodzinę w bardzo pozytywny sposób. To nie jest tak, że wy jesteście i wasze myślenie jest powodem, że nie ma naturalnego przepływu energii w waszym domostwie, czy w związku, czy z tą osobą, o której czekacie na kontakt. To nie jest to. To jest po prostu blokada energetyczna, którą tkwiłyście w przeszłości najbliższej. I wychodzicie z tej blokady. I przez to, że wychodzicie z tej blokady, coś takiego was nastąpi. Zrobicie własny ruch, jeżeli chodzi o waszą świadomość i podświadomość. I wyjdziecie naprzeciw wszelkim działaniom. I nie zachęcam was do napisania do osoby, która pozostawiła was w poczekalni, tak? Zachęcają was karty do tego, żeby to skończyć, tak? Karta śmierć. Żeby zakończyć to pasywne leżenie, żeby wydostać się z tego i żeby zdać sobie sprawę, że koniec już jest koniec, tak? Czekałam bardzo długo na zmianę, czekałam bardzo dużo długo na aktywność, jeżeli chodzi o tą osobę i wyciągnięcie do mnie ręki i nawiązanie ze mną kontaktu. I teraz już koniec, mam tego dosyć, chcę czegoś nowego, bardzo mam ochotę stworzyć bardzo ciepły związek z kimś, kto mi to ciepło da i być może już tutaj jest ktoś taki, który czeka na was w kolejce, aż przestaniecie wy czekać na tą osobę, która dała wam zimny prysznic, tak? Więc wyobrażacie sobie siebie, że tak naprawdę możecie stworzyć nowy scenariusz dla was, nowy scenariusz szczęśliwej rodziny, nowy scenariusz szczęśliwego związku z kimś, kto okaże wam ciepło, z kimś, kto okaże wam stabilizację i być może już w waszym środowisku kręci się ktoś, kogo już porównujecie z tą osobą, która was pozostawiła w poczekalni. I widzicie i zastanawiacie się, co się, wow, tak strasznie długo czekałam, dlaczego tak długo czekałam do tego, czekałam, dlaczego tak dużo czasu spędziłam na czekanie i rozkładanie ręce, jak przy mnie jest bardzo dużo możliwości stworzenia sobie tego, o czym marzę, z kimś innym, z kimś nowym. I na końcu jest trójka buław, czyli to, co właśnie mówiłam, już macie dosyć patrzenia się w dal, już macie dosyć czekania i wyczekiwania i koniec tego. Koniec patrzenia się w dal, w siną dal i czekania i nasłuchiwania i patrzenia się w telefon i szukania informacji na internecie, w mediach, co się stało z tą moją osobą, dlaczego ta osoba jeszcze nie przychodzi, tak coś niedługo czekam już. Koniec oczekiwań i zupełna zmiana postawy, tak? Jest zupełnie u was wiosna ludów i to się wszystko łączy z Słońcem w Trygonie, z Księżycem, czyli rozumiecie swoje emocje, pogodzicie się ze swoimi emocjami, ok, rozumiem ciebie, wiem dlaczego tak długo czekałaś, wybaczam sobie i jestem bardzo emocjonalną, kochającą osobą, więc to była po prostu moja ścieżka.
ale teraz już ruszam do przodu, jest słońce z sekstylem do Marsa, czyli już teraz koniec. To nie jest taki smutny, spektakularny koniec, tylko to jest takie otrzębanie się i nagłe zrozumienie, że to była wędrówka, ale ta wędrówka już ma swój koniec. Nie radziłabym popadać w kroki do tyłu, tak? Nie radziłabym odpowiadać albo nie radziłabym wchodzić trzeci, czwarty, piąty raz do tej samej rzeki. To trzeba rozegrać nie na chłodno, tylko na ciepło, wręcz tak jakby potraficie na dojrzale ciepło. Jeżeli się do Was odezwie ta osoba w końcu, której tak strasznie długo czekałyście, to jej po prostu bardzo ciepło podziękujcie. Inaczej znowuż będzie naradzanie się, znowuż będzie ta ścieżka Feniksa, która nie jest dla Was łatwa i macie teraz szansę na zupełnie nowy początek i macie teraz szansę naprawdę na zbudowanie tego, tak, co tak strasznie chciałyście, to ciepło domowe, tak? Chcecie tego, potrzebujecie tego. I to wszystko. Życzę Wam powodzenia.